100% się zgadzam z tym. Eks nie istnieje. Eks na plaży nie ma takiej serii. Siema! To Pora Absurdu! Dzisiaj zajmiemy się mitami, które dotyczą związków. Są to rzeczy, które myślicie, że są prawdziwe na temat związków, a w praniu okazuje się zupełnie inaczej. Pierwszy mit. Nigdy nie kładź się spać w złości. To absolutnie zależy od człowieka. Ja czuję, że ludzie dzielą się na takie dwie kategorie. Osoby, które od razu wyjaśniają wszystko na miejscu i takie, które muszą sobie przemyśleć. W momencie, kiedy staramy się wyjaśnić coś człowiekowi, który nie do końca chce się z nami w tej chwili dogadać, to zaczyna się robić jeszcze większa awantura i później trzeba spać na kanapie. My akurat jesteśmy takim związkiem, że idealnie się podzieliliśmy. Ja lubię wszystko rozwiązywać na bieżąco, a Mateusz musi sobie przemyśleć. Muszę sobie przemyśleć, czy jest sens to rozwiązywać. I tak idąc, kierując się tą złotą zasadą, potem wychodziły niezłe smaczki, jak na przykład, pamiętasz, jak mieszkaliśmy w 19 metrach kwadratowych i musiałeś sobie dmuchać materac, żeby nie spać razem? To żeby rozwiązywać te sprawy lepiej, pierwsze dowiedzcie się, z jakim typem człowieka macie do czynienia, a później dostosujcie swoje metody do danej osoby. Nawet jeżeli ma to oznaczać, że po prostu pójdziecie spać obrażeni, ale nad ranem się pogodzicie. Mit drugi. Jeżeli jesteś w związku, to nie masz prawa kontaktować się ze swoim ex. Dokładnie. 100% się zgadzam z tym. Ex nie istnieje. Ex na plaży nie ma takiej serii. Ex w domu nie ma. Ex w kontaktach nie ma. Jak już się coś zakończyło, to chyba nie ma sensu tego kontynuować, chyba że się rozstaliście w takiej atmosferze, że to się rozeszło na zasadzie, a słuchaj, już chyba nie możemy być razem, bo jednak nie jesteśmy ze sobą w najlepszym związku, ale nie kłócimy się, tylko po prostu się wypaliliśmy. No to wtedy jeszcze stwierdzam, a okej, dobra. Ja uważam, no, że... Nie. Nie. Mit trzeci! Ja uważam, że osoba, która boi się, że druga połówka kontaktuje się z ex, tak naprawdę nie czuję się pewnie w związku. Jeżeli jest to kontakt sporadyczny raz na dwa lata, siema, co tam u ciebie, będziesz na weselu naszej wspólnej koleżanki, to co za problem? No, żeby followers na Instagramie ci nie zniknął, czy żeby subskrybent na Facebooku, YouTube? Subskrybent. Chodzi o subskrypcję. Tak myślałem. W czym jest problem, że raz na kilka lat się odezwą do siebie, żeby się zupdate'ować, co u kogo słychać? Mit trzeci. Jeżeli jesteś w związku, to nie może podobać się nikt inny. Mit czy nie mit? Oczywiście, że mit. No proszę ciebie bardzo. Co, nagle, bo jesteśmy w związku, to nie mogę sobie obczaić fajnego Azjaty, jak idzie ulicą? No. Ja też obczałem fajnych Azjatów. No idziemy. Przecież my bardzo często, jak idziemy w miasto, to jest ty, patrz na dupę tamtej. Ty, dobra. Dopóki jest to traktowanie tej osoby jako ładnego dzieła sztuki. Mówisz, patrz na te kształty, na te krągłości, na te załamujące się cienie na krągłościach, to wtedy tak, to jest... Wtedy ty po prostu jesteś koneserem sztuki. Dokładnie, ale w momencie, kiedy już pa, jakie dupsko, ale... Ja nawet w tej sytuacji nie czułabym niczego. Dopóki nie jest to na zasadzie zdrady, że tą dziewczynę z fajnym Sarajewem zagadujesz, nie wiem, wślizgujesz się do jej DM-ów, to... Do czego? No halo, pisałem do ciebie niewinne DM-y? Tamagotchi? Co? Dopóki nie jest to taka sytuacja, że później o tej osobie fantazjujesz, śnisz i marzysz sobie o waszym wspólnym ślubie, to nie, to spoko. Jak tylko idziesz i stwierdzisz, fajna, to jest okej, ale jak wleżysz wieczorem i tak... Mówisz, o sąsiedzie, o kraj, tak, spójrz mi w oczy. No. Come here. No. Closer. No. Bliżej. No. Nigdy nie fantazjowałeś o ślubie z Davidem Tennantem? Nie, ale z Elsą z Frozen? Meet. Czwarty. Jako para musicie wszystko robić razem. Generalnie wszędzie razem wychodzicie, nie ma imprezy bez drugiej połówki, nie ma hobby bez drugiej połówki, nie ma oddychania bez drugiej połówki. I już nie jesteście Klaudem i Mateuszem, jesteście Klateuszem.
zmieniamy nazwę kanału. Bójda na kółkach to jest największy bullshit, jaki istnieje, ponieważ uważam, że w związku potrzebna jest przestrzeń. Potrzebne są te momenty, kiedy druga osoba nawet leży koło was, ale nie ma potrzeby trzymania się w tym samym czasie za rączkę i czytania książki, bo jak będziecie przewracali te strony w książce. Złóż mi rękę. Ja pójdę nawet dalej i stwierdzę, że robienie wszystkiego razem to jest pierwszy krok do tego, żeby zniszczyć sobie związek. I są takie rzeczy, których nawet nie chce się robić razem. Na przykład ja uwielbiam tańczyć i chodzić do klubów, żeby potańczyć. A ja nienawidzę tańczyć i chodzić do klubów, żeby potańczyć. Dlatego ja chodzę sama z koleżankami, a Mateusz w tym czasie zaprasza swoich kolegów na chatę i robią takie LAN party. Parówa party. I bijemy się na mieczu. Fuku, 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 pum. Oczywiście chodzi o takie miecze świetlne. O czym wy myśleliście? Oła! Proszę. Zachowajcie swoją niezależność. Choć odrobinę. Quattro cinco. Numer 5. W związku się mówi wszystko sobie. Nie trzeba, a wręcz nie powinno się o wszystkim mówić, ponieważ za duża ilość szczerości może zepsuć całą relację. Mówienie sobie o wszystkim na początku związku, czy na jakimś początkowym etapie może zniszczyć całą taką otoczkę tego, że wasz związek ewoluuje. Zresztą są takie etapy związku, że pewne rzeczy wypada powiedzieć na początkowym etapie, a pewne dopiero potem. Dokładnie. Żeby ta osoba już była tak głęboko w gównie z wami, że już stwierdziła, że a dobra. Nawet to mnie nie zniechęca. Dobrze. Poza tym chyba warto mieć swoje tajemnice i trochę swojej... godności. Są pewne rzeczy, które jak powiecie, to wiecie, że rozpocznie się jakaś kłótnia, która absolutnie nie ma sensu. Albo że rozczarujecie tę drugą osobę. Dokładnie. Zachowajcie to dla siebie. Oczywiście nie zrozumcie nas źle, to nie oznacza, że macie kłamać sobie w związku. Ale pewne rzeczy czasami po prostu warto przemilczeć. Mateusz bardzo często w naszych kłótniach mówi: nie rozmawiajmy teraz, bo mógłbym powiedzieć coś za dużo, czego potem bym żałował. I do tej pory żałuję, że nie powiedziałem. Masz płaskostopie! Zawsze to widziałem, jak wychodziłaś spod prysznica, widziałem mokre ślady na podłodze i wyglądały jak ślady kaczki, nie człowieka. Number 6! Wspólne mieszkanie przed ślubem niszczy związek. Ile lat już mieszkamy razem? O 3 za dużo. Teraz tak naprawdę nie wyobrażam sobie, żeby nie mieszkać ze sobą przed ślubem. Człowiek tak naprawdę dopiero poznaje tą drugą osobę. Jest dużo takich sytuacji, kiedy towarzystwo drugiej osoby was albo drażni, albo wam odpowiada. Poza tym mieszkanie razem niesamowicie was do siebie zbliża. Chodzenie na randki i spotykanie się tylko wtedy, kiedy pięknie wyglądacie, nie oddaje tego, jak naprawdę kochacie się z drugą osobą w momencie, w której nawet, nie wiem, ma grypę żołądkową. Patrzycie na nią, która jest wycieńczona po prostu nocy w łazience, a i tak sobie myśli: o, moje biedne skarbie, a nie na zasadzie: Boże, zabierz tego potwora ode mnie. Nawet jak nie chcecie mieszkać razem, wprowadźcie się do siebie na tydzień, miesiąc. Zobaczcie, jak się czujecie z tą drugą osobą, bo być może wtedy stwierdzicie: kurde, musimy popracować nad tą relacją, bo na chwilę obecną nie gramy na tych samych falach. To były mity o związkach, w które wierzycie, a wcale nie są prawdziwe. Jeżeli są jakieś mity, które chcielibyście sprawdzić, czy my w nie wierzymy i co mamy na ich temat do powiedzenia, piszcie w komentarzach, chętnie się z wami podzielimy naszą opinią. A tymczasem dawajcie nam łapki w górę oraz subskrybujcie nasz kanał, bo już dobijamy do 1000. Jest, to wszystko dzięki wam. Love. Jesteście najwspanialszą publicznością i dziękujemy za każdą łapkę w górę, każdy komentarz. To jest tak niesamowicie budujące w sytuacji, kiedy widzimy wasze zaangażowanie w nasz kanał. Do zobaczenia, cześć i ciao. Nora!